Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotkamy się z Małgorzatą Bodnariuk i porozmawiamy na temat współczesnej wiedzy tajemnej. Witam Cię. Dzień dobry, witam. Tak, jest takie słowo okultyzm, które nie oznacza nic złego, tylko oznacza, że coś jest przed okiem zakryte. Czyli okultyzm może dotyczyć wszystkiego, co powiedzmy ktoś albo jakaś grupa ludzi odkryło i stosuje, ale nie ujawnia swoich intencji, czy nie ujawnia tej swojej technologii pewnych działań. Natomiast to słowo w przestrzeni publicznej się tak rozpanoszyło w takiej negatywnej formie. Ludzie się bardzo boją tego. Świetnie wyjaśnia to Mark Passio właśnie, że to jest normalne słowo oznaczające po prostu wiedzę tajemną. I również wiedzę tajemną w nas samych, czyli są pewne elementy naszej przeszłości, które się wydarzyły, które mają wpływ na nas, ale sobie tego nie uświadamiamy. I dzięki zdobywaniu coraz wyższej świadomości o sobie, o odczuwaniu, jaka jest w nas prawda, coraz mniej tego okultyzmu mamy wtedy w sobie i odkrywamy, kim jesteśmy. Więc tak, teraz właśnie. Powiedz, jak z punktu widzenia tych cykli, o których no, często powtarzasz, z punktu widzenia tego, co jest w nas, jak to wygląda? Tak, właśnie okultyzm, czyli przeciwieństwo, okultyzm to ukryte, czyli przeciwieństwo prawdy. Musimy prawdę niekoniecznie przeciwieństwo. Niekoniecznie. Prawdy. Po prostu niekoniecznie jest... musi być kłamstwo, po prostu ukryte, nie wiemy. Znaczy nie, bo, czego bo nie wiemy. To nie jest przeciwieństwo prawdy, dlatego że jeżeli ktoś coś utrzymuje w tajemnicy i stosuje i to działa, to znaczy, że to jest prawdziwe. To co ukryte. Sam fakt trzymania tego w tajemnicy jest pewną formą fałszu, dlatego że to ego chce trzymać coś w tajemnicy, żeby wykorzystywać dla swoich celów. Może w ten sposób, nie? Tak. Czyli tutaj przychodzi ta kwestia tych zapisów z przeszłości nieuświadomionych, nie? Wiele jest takich sytuacji w życiu naszym, że dzieją się, a nie wiemy dlaczego. Jakie oddziałują na nas informacje, jakie sytuacje z przeszłości oddziałują na nas, że podlegamy im wpływom. Co takiego na nas oddziałuje, o czym nie wiemy, nie uświadamiamy sobie, być może, że to nie jest ukryte, być może, że nie jest zauważone, nie wiem. Ja chciałabym powiedzieć to, co zauważyłam ostatnio, w ostatnich czasach, to, co oddziałuje na całe społeczeństwo, ale również na nas osobiście. Obecne wpływy, które na społeczeństwo, na całą kulę ziemską, na całą populację ludzką oddziałują, to najprawdopodobniej większość z Państwa to wie. To są te wpływy wynikające z tego, że jesteśmy w tym momencie przejściowym z ery ryb do ery wodnika, ale i tutaj się ścierają te dwa trendy. Trendy właśnie głoszone w tej erze ryb, czyli okres, przez który ta era jakby oddziaływała na ludzkość ponad 2000 lat, czyli wytworzyły się pewne informacje, pewne przekonania ludzkości o tym, że tak ma być. Niekoniecznie te wszystkie informacje, te wszystkie przekonania są prawdziwe, ale w związku z tym, że tak były podawane, takie były uwarunkowania, wobec tego jako ludzkość na przestrzeni wieków przyjęliśmy pewne koncepty. Teraz się okazuje, że następuje jakaś zmiana w rozwoju ludzkości, nastąpił wzrost świadomości, nastąpił pewne osobiste nasze przełomy, jak również te ogólnoludzkie i świadomość nasza wzrasta. Wszyscy to najprawdopodobniej z Państwa wiedzą, ale chodzi mi o to, żeby zauważać to precyzyjnie. Czyli ten największy jakby
czynnik oddziałujący na nas, to są te wpływy wynikające z tych przekazów z odchodzącej, skończącej się ery ryb. Te informacje, które były głoszone przez kilkanaście wieków. Tutaj dodałbym bardzo ważną rzecz, dlatego że skoro te cykle istnieją na przestrzeni tysiącleci, to nie znaczy to, że wynika to z jakiejś psychologii, tylko jest odwrotnie. Jest to wpływ planet, układów planetarnych, gwiezdnych na naszą planetę, na świadomość, na programowanie wody, którą mamy w sobie i z tego wynika poziom świadomości, czy jesteśmy bardziej w ego, czy mniej w ego, nie? To jest po prostu astrologia taka wyższego poziomu. Tak. I niektórzy mogą się śmiać z tego, no bo ha, 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 astrologia to nie jest żadna nauka. Z tym, że astrologia, zwłaszcza na przykład wedyjska, tak hinduska, istnieje od tysiącleci i jest to metoda bardzo naukowa, bardzo szanowana. Ludzie, którzy się tym zajmowali na przestrzeni wieków, byli bardzo szanowani i oni byli doradcami królów, władców. A obecnie wiemy, że fachowcy astrolodzy są doradcami również w masonerii, tam u iluminatów, którzy pewne korelacje astrologiczne wykorzystują do wpływania na bieg historii, czyli coś takiego jak wywoływanie wojen przez tą ciemną stronę mocy, no to nie jest nic przypadkowego, tylko oni korelują swoje plany z trendami astrologicznymi, żeby to się bardziej zmaterializowało. Dlatego, że jeżeli coś zaplanują przeciwnego, no to im się nie uda, a szkoda energii na coś, co... Za parę, jak to się mówi. Tak. Po co pchać pod górkę kulę, skoro można tylko lekko palcem pchnąć i ona sama poleci w dół. Tak. I teraz właśnie to przechodzenie z epoki jednej w drugą, no to wynika z tych kwestii astrologicznych plus psychologicznych, które się ukształtowały, to co powiedziałaś, przez te wieki. Tak. Może to być również w drugą stronę. Te wpływy astrologiczne tworzą w nas pewne uwarunkowania, nasze reakcje, wpływają na nasze reakcje, tworzą się nasze uwarunkowania psychoemocjonalne, jak również, które się przekładają na nasze życiowe zachowania. Również w związku z tym, że podlegamy pewnym wpływom, to jakby w drugą stronę oddziałujemy na przestrzeń też tymi swoimi reakcjami. Niemniej jednak jesteśmy tutaj słabsi. Jesteśmy w tym słabsi jako jednostki. Na przestrzeń tą ziemską, no bo wiadomo, że na gwiazdy nie wpłyniemy raczej. Dokładnie. Na pole informacyjne te informacje zapisują się w przestrzeni i w jaki sposób ludzkość przyjmuje to jako coś, co już zostało odkryte, coś pewne reakcje, zachowania, które już są wdrożone do tego narzędziownika tych wszystkich sposobów reagowania ludzkości. Bo jeśli takie sposoby zostaną zainicjowane, to dzieje się tak, że automatycznie, bez woli, bez wiedzy innych, powiedzmy, innych osób, innych społeczeństw, które nie wiedzą o pewnych rozwiązaniach, one w przestrzeni są, te informacje są już jakby zawieszone i łatwiej jest je wykorzystać, łatwiej jest się pod nie. Można się pod nie podłączyć, można je wykorzystywać. Dzieje się to oczywiście samoistnie. Nie przyłączamy się tutaj jak do telewizora czy do innego nadajnika. Po prostu jeśli jakieś informacje o osiągnięciach ludzkości, inaczej, jeśli są jakieś osiągnięcia, jeśli dzieją się jakieś zmiany zachowań, reakcji w społeczeństwach, to te informacje pozostają już na stałe w polu informacyjnym świata i w związku z powyższym pozostała ludzkość, pozostałe społeczeństwa łatwiej mogą rozwijać te umiejętności. To się, jeszcze raz powtórzę, dzieje się to samoistnie. Tak, z tym, że trzeba mieć tą otwartość na zmiany. Na
otwartość na przyjmowanie tej wiedzy i na zauważanie, bo jeżeli, tak jak to niektórzy mówią, szklanka jest pełna, to nie doleje się niczego więcej. Więc, czyli ktoś ma ego tak twarde, że on wie wszystko najlepiej, no to on się niczego nie nauczy i w końcu uderzy głową w mur w życiu. Natomiast jeżeli ktoś ma trochę otwartości w sobie, trochę pokory, żeby patrzeć na to, jak ta przyroda życiowa tworzy tą rzeczywistość, to będzie zauważał pewne reguły, jakie tym rządzą. W związku z tym będzie w stanie przewidywać pewne rzeczy i dzięki temu no, będzie wygrywać te sytuacje różne. Czyli odpowiedni poziom pokory musi być. Bo jeśli tego nie ma, no to wiadomo, człowiek się utwardza wewnętrznie i później musi zostać tak jak kryształ rozpęknięty, żeby ta esencja wewnętrzna się objawiła w ten sposób. Tak. Powiedziałaś, przepraszam, zapytam się, powiedziałaś, że te wszystkie zapisy są w przestrzeni. W przestrzeni plus w tej przestrzeni naszych ciał i z pokolenia na pokolenia genetycznie przekazywane. Tak, tak. Doświadczenia naszych pokoleń z przeszłości, naszych przodków, ale nie lubię tego określenia, wobec tego będę używać protoplastów. Doświadczenia naszych protoplastów przekazywane nam są biologicznie, jako przekaz komórkowy informacji z połączeń w kolejnych pokoleniach, z mamusi i z tatusia, prawda? Wobec tego mamy te doświadczenia w sobie, ale równocześnie są one też w przestrzeni, bo fizyka, mechanika kwantowa, te nauki w ostatnich czasach pokazują, że właśnie tak się dzieje, że to, jacy my jesteśmy, jak my jesteśmy skonstruowani emocjonalnie, wewnętrznie i cieleśnie oddziałuje na przestrzeń i te informacje pozostają. Również to, jak jako społeczeństwa reagujemy, pewne grupy społeczne, jak reagujemy, jak się zachowujemy, to też jest, te informacje również są zapisane w przestrzeni. Wobec tego wszystko to, co się z nami dzieje tak naprawdę, można znaleźć w zapisach pola informacyjnego. I gdy pracuję z osobami, które są w jakichś swoich procesach terapeutycznych, docieramy do momentów, gdzie każdy może zobaczyć, dowiedzieć się, jak wyglądał moment jego poczęcia, jaka atmosfera, jaki klimat, jakie pewne ważne sytuacje zdarzyły się w tym momencie, które oddziałują później na przyszłość każdego z nas. Więc mamy możliwość zajrzenia do tego pola informacyjnego. Nie trzeba do tego wielkich umiejętności i to nie jest tak, że tylko wielcy jasnowidzowie czy jasnowidze potrafią to robić. Każdy. Z moich doświadczeń wynika, że około 90% osób, z którymi pracuję, ma możliwość perfekcyjnego dowiedzenia się, zobaczenia tych wszystkich doświadczeń, tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w życiu na poziomie, powiedzmy, nieświadomym, czyli okres płodowy, przeszłość w rodzie, przeszłość innych członków rodu, to, co na nas wpływa. I wracając teraz tutaj do tego, czego zaczęliśmy, czyli do tego największego cyklu, który ja zauważam, być może, że są jeszcze jakieś większe, który na nas obecnie oddziałuje, czyli wpływów wynikających z ery ryb. Ten moment przejściowy teraz, który to, co się dzieje teraz, jest takim wielkim zaburzeniem dla nas, pewnym takim chaosem. Ale ponoć z chaosu powstał później porządek, więc można się spodziewać, że tutaj nastąpi też uporządkowanie. Dalej, mniejszym takim cyklem, który na nas oddziałuje, który ja zauważyłam, to są wpływy z okresu historycznego, z okresu powstania Cesarstwa Rzymskiego.
Cesarstwo Rzymskie powstało mniej więcej w 27 roku przed naszą erą, a upadło w 476 mniej więcej roku naszej ery. Czyli to było około 500 lat pewnej historii, pewnych kulturowych zachowań ludzi żyjących wówczas. Z czym to się wiąże? Jak nam się to odtwarza obecnie? Ten napływ uchodźców z innych regionów świata do Europy jest właśnie tym takim ruchem, który pokazuje, że to jest właśnie wpływ tamtego cyklu. Upadek Cesarstwa Rzymskiego został spowodowany tak zwanym napływem barbarzyńców właśnie z krajów Afryki. I jakby te kultury się tutaj nie były w stanie zintegrować. Nastąpiły pewne kulturowe sprzeczności. To, co my, Europejczycy, w tamtych czasach przyjęliśmy jako nasze wartości, nie pogodziło się z tym, co wprowadzili ci masowo przybywający tutaj, te społeczeństwa masowo napływające właśnie do Europy. Nastąpiło rozluźnienie obyczajów, nastąpiła wręcz degradacja pewnych wartości, rozwiązłość i te trendy obecne, gdzie bardzo lansuje się tę równość pewnych zachowań, które nie są, wybiegają poza normy, poza normy naturalne. Chcę powiedzieć, że nie jestem tutaj przeciwnikiem. Ja tylko nie utożsamiam się z żadną grupą społeczną, ani nie jestem przeciwnikiem żadnej grupy społecznej. Wobec powyższego, jeśli używam jakichś określeń, to tylko po to, żeby wskazać pewne wnioski. Wobec tego te trendy, które obecnie się nasilają, gdzie osoby z kręgu LGBT, osoby, które głoszą równouprawnienie albo bardziej nawet większe prawa, oczekują większych praw dla swoich niedoskonałości, powiedzmy tak, psychoemocjonalnych, psychofizycznych, seksualnych, to jest właśnie wpływ tamtych sytuacji, tamtych zdarzeń z okresu upadku Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie upadło na skutek właśnie powstania zbyt wielkiej rozwiązłości w sferze seksualnej, w sferze obyczajowej i to doprowadziło do degradacji gospodarki, do degradacji relacji społecznych i zaczął się właśnie ten proces upadku państwa. I jeśli byśmy mieli to wziąć tak jednoznacznie, to pytanie jest takie, czy Europa upadnie teraz na skutek tych przejętych takich jakby nieświadomie z tamtego okresu upadku Cesarstwa Rzymskiego. Nie wiem. Znaczy Europa sama w sobie jest zbiorem wielu różnych nacji. Ktoś to sztucznie chciał połączyć w taki faszystowski projekt jak Unia Europejska, bo to jest projekt marksistowsko-faszystowski, można by tak powiedzieć. I to może upaść bez problemu. To nie znaczy, że państwa upadną, nie? Znaczy państwa firmy, no bo te państwa to wiemy, że też nie są państwami, tylko firmami. Tylko ja bym tutaj wrócił do kwestii właśnie tej wiedzy tajemnej i identyfikowania problemów, bo główny problem polega na tym, że nie wiemy, jaka jest prawda, gdzie leży problem. Czyli płynie sobie okręt, robi się w nim dziura i jakiś marynarz zauważył, że w danym miejscu jest dziura, wpływa woda, biegnie do kapitana statku i mówi: panie kapitanie, tutaj jest dziura, a on nie przyjmuje tego do wiadomości, no bo co tutaj, marynarzu, będziesz mi złe wiadomości przynosił, nie? Czyli niechcenie przyjęcia prawdy. Jeżeli chcemy przyjąć prawdę, obojętnie jaka ona jest, to wtedy możemy zadziałać dokładnie przyczynowo i usunąć problem. Jeżeli z kolei będziemy oddziaływać tylko na skutki, czyli powiedzmy będą pompować tą wodę, ale nie zajmą się dziurą,
no to będzie ciężka praca i tak do plus nieskończoności. Czyli to jest to, co w medycynie mamy jako uśmierzanie symptomów. To, co często medycyna się tym zajmuje, lekarstwa są produkowane, aby uśmierzać symptomy, a nie usuwać przyczyny. I przeskoczmy teraz do właśnie tych spraw psychologicznych. Ludzie najczęściej nie widzą w sobie tego, co mają, bo to jest tak zintegrowane z nimi, czy ze mną, czy z tobą, czy z każdym z nas, że tego nie widzimy, bo to jest oczywiste, że się zachowujemy tak, jak się zachowujemy. Dopiero gdy rozmawiamy z jakimś terapeutą, z kimś, kto się na tym zna, który już ma doświadczenia z setkami ludzi, przynajmniej, to on czy ona potrafi zauważyć i potrafi pokazać palcem, popatrz, tutaj masz dziurę w okręcie, nie? I wtedy człowiek patrzy, no kurde, no rzeczywiście, tu mam dziurę w okręcie, nie? Czyli taki terapeuta jest w tym momencie takim antyokultystą, bo to, co jest zakryte, odkrywa przed nami i możemy sami to zrobić, nie? Czyli nie jest to robienie za danego delikwenta, bo lekarz nie wyleczy choroby za pacjenta, tylko ten pacjent musi sam wziąć się za siebie, lekarz tylko może wskazać, nie? Gdy przyjeżdżamy z samochodem zepsutym do warsztatu, no to przyjeżdżamy dlatego, że ten człowiek ma wiedzę na temat samochodów i on od razu słyszy, czy widzi, aha, tu jest problem. I albo sam może pan sobie to naprawić, albo ja panu to naprawię, nie? To się opłaca człowiekowi, bo dzięki temu będzie mógł dalej jeździć tym samochodem, a nie zatrzyma się na środku autostrady z większym problemem. Dlatego nie za bardzo mi się podoba to, co głoszą niektórzy, że teraz mamy epokę świadomości, że sami możemy wszystko sobie odkrywać, nie potrzebujemy żadnych mistrzów, guru, nauczycieli. No normalnie to nie potrzebujemy, tylko żeby nie potrzebować, to musimy mieć oczy otwarte, musimy mieć świadomość. Dopóki mamy oczy zamknięte, to warto skorzystać z kogoś, kto nam powie, hej, otwórz te oczy w końcu. Po to jest nam ten nauczyciel potrzebny, nie? Dokładnie tak. No i ty mówisz właśnie o tych epokach, o tym wszystkim, bo to jest właśnie otwierające oczy na to, co na nas ma wpływ. Czyli to jest taka warstwa po warstwie, czyli globalnie są wpływy globalne, no i są też wpływy rodzinne, jakieś osobiste, jakieś takie, nie? Po to jest właśnie jakiś terapeuta, czy ktoś, kto się na tym zna, potrzebny, żeby nam pokazać palcem, popatrz tutaj, zwróć uwagę na to. I wtedy kierujemy swoją uwagę na jeden konkretny aspekt, który możemy na czynniki pierwsze rozładować i wtedy załatamy tą dziurę w okręcie. Dokładnie tak jest. To mogłoby się wydawać, wszyscy chcą szybko znaleźć rozwiązania, bo te problemy, które dotykają ludzi, są takie bolesne, ciężkie i tak długo już trwają. Ja to wiem z doświadczeń od osób, z którymi pracuję. Wszyscy chcą szybko. Bo można szybko, oczywiście, oczy się otwiera szybko, tylko żeby dojść do tego, że aha, to trzeba te oczy otworzyć, no to może trwać latami. No, także to jest i szybko, i wolno. To wszystko zależy od tego, jak człowiekowi jest dane. Tak, właśnie. Żeby to było skuteczne i żebyśmy mieli pełną świadomość i nie powtarzali tego później nieświadomie tych schematów, bo te schematy oddziałują na nas silniej niż nasze racjonalne chcenie. Jest takie powiedzenie, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Wszyscy chcemy tak naprawdę dobrze, ale wobec tego, jeśli chcemy, dlaczego nam to nie wychodzi? Wychodzi nam jak zwykle. Czyli wychodzi nam pewien powtarzalny schemat, który mamy zapodany gdzieś tam z przeszłości, od naszych starszych w rodzie, od wielu pokoleń, pewien sprawdzony schemat, który kiedyś się przed laty sprawdził jako rozwiązanie danej sytuacji, a teraz ciągle automatycznie się ten wzorzec powtarza, bo gdzieś kiedyś w przeszłości ktoś starszy w naszym rodzie zachował się w jakiś sposób i to uratowało życie, czy uratowało rodzinę. I teraz ten wzorzec się, nasz mózg biologiczny powtarza automatycznie, bo tak działa mózg biologiczny, ale
nasz mózg biologiczny nie bierze pod uwagę tego, że zmieniają się okoliczności, warunki środowiskowe i to już nie jest ta sama sytuacja. Tak. Wobec powyższego potrzebna jest tu nasza uważność, potrzebna jest nasza świadomość i wiedza na temat tego, że właśnie podlegamy pewnym nieświadomym wpływom. I te wpływy mogą być właśnie, tak jak powiedziała, wynikające z tych długotrwałych cykli ogólnoświatowych lub można powiedzieć dotyczących wszechświata, te wzorce dotyczące pewnych historycznych dużych wydarzeń, tak jak tutaj wspominałam upadek Cesarstwa Rzymskiego, ale teraz jesteśmy również pod wpływem takiej fali, etapu, jak doświadczenia, wydarzenia dotyczące tej wielkiej dżumy w roku 1352 mniej więcej, która przeszła przez Europę i pół świata, która pochłonęła kilkadziesiąt milionów ofiar. Widać to, ten lęk, ta informacja właśnie z tamtego okresu oddziałuje teraz na tych wszystkich, którzy podejmują te decyzje związane z obecną pandemią. Używam tego określenia, żeby nie tutaj nie wzmacniać. Lęk wynikający z tamtych okoliczności, z tamtej sytuacji powoduje, że ludzie, którzy nie mają tej świadomości, popadają w swego rodzaju psychozę. I mam wrażenie, że to dotyczy również tych zarządzających na wysokim stanowisku, że oni robią pewne działania, natomiast nie wiedzą dlaczego. Nie mają świadomości, dlaczego podejmują takie kroki. Ta chęć wyszczepienia nas jest związana z tym, że, a teraz przejdę do drugiego etapu, mniejszego, krótszego, do Hiszpanki z roku 1920, gdy zaszczepiono całą populację żołnierzy i to spowodowało wybuch grypy Hiszpanki, która również przetrzebiła społeczeństwa. I ta chęć wyszczepienia nas najprawdopodobniej wynika właśnie z tej nieświadomości, z tego zdarzenia, z tego aspektu zastosowania tych szczepień wtedy właśnie w 1920 roku. Być może, że gdyby ci rządzący mieli pojęcie o tym, wiedzieli, mieli świadomość, że tak działa życie, tak działa wszechświat, tak oddziałuje na nas, te informacje, które są w przestrzeni, to być może nie podejmowaliby takich decyzji, nie chcieliby nas tak straszyć. Ale w związku z tym, że tamte działania z roku 1920, te z okresu właśnie tej dżumy w 1352 roku, wywarły taki ogromny wpływ na społeczeństwa, wobec tego mamy to jako doświadczenie w naszych doświadczeniach społecznych, ogólnospołecznych, ogólnoludzkich, i nie rozumiemy tego, stąd znowu jest taki chaos, bo wtedy też tego nie rozumiano. I dopóki my teraz sobie tego precyzyjnie nie uzmysłowimy, że podlegamy takim wpływom nieświadomym i pewnej cykliczności, jak widać na wykresie, te cykle są o różnej długości, bo one też trwały przez jakiś okres czasu, też miały pewną intensywność, i to powoduje, że my też jesteśmy na to narażeni, odbieramy te informacje. Stąd ta psychoza covidowa obecnie. Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz i to dotyczy już tylko tego, co się dzieje w naszym kraju. Nasza partia rządząca jest pod wpływem fali energii, doświadczeń z okresu międzywojennego, czyli Piłsudski, sanacja i na tym poziomie, na tej płaszczyźnie odbywają się pewne tarcia społeczne i też i polityczne. A my jako jednostki odbieramy te sygnały. My jesteśmy przecież też połączeni z naszymi dziadkami, pradziadkami, którzy żyli w tamtym czasie i też mieli jakieś swoje poglądy. W związku z tym też ulegamy tym wpływom, albo jesteśmy za jakąś ideą, które obecnie są realizowane, albo przeciw. I stąd mamy takie duże społeczne ruchy i pewne niefajności, które powodują, że ta sytuacja społeczna jest tak u nas
Polsce zaburzona. I mówienie o tym, że nie chce się mieszać do polityki, że ktoś się nie chce mieszać do polityki, jest tutaj pułapką, bo jest takie powiedzenie, jeśli ty nie zajmiesz się polityką, to polityka zajmie się tobą. Wobec tego ja tu nie mówię, znowu chcę wytłumaczyć, nie jestem tu ani zwolenniczką żadnej partii, ani żadnego trendu politycznego, zauważam tylko pewne wpływy. I jeśli będziemy to lekceważyć, nie będziemy świadomi tego, że to tak działa, to będzie na nas działało, bo jest to informacja, która jest od dziesiątek lat w polu informacyjnym, przestrzeni i tak czy inaczej ona na nas działa. Wobec tego lepiej jest to wiedzieć, lepiej mieć świadomość, że takie rzeczy się dzieją i osobiście w jakiś sposób to regulować. Nie poddawać się temu takiemu nurtowi nieświadomemu, że podłączamy się pod pewne współczesne działania, ruchy, idee, trendy. Tak, i tutaj powiedziałaś to o polityce, natomiast znam też coś analogicznego odnośnie odpowiedzialności. Albo ty przejmiesz odpowiedzialność za siebie, albo ktoś to zrobi za ciebie. I mamy właśnie taką sytuację, gdzie tysiące czy tam miliony ludzi oczekuje na szczepionkę, bo chce, aby ktoś inny przejął odpowiedzialność za ich zdrowie, za ich bezpieczeństwo. Czyli jest to prowadzenie baranów do rzeźni, można by tak powiedzieć, bo ktoś przejmuje odpowiedzialność za nich. Natomiast jeśli sami sobie wokół własnego ogródka będziemy pilnować to wszystko i być świadomym, co jest, no to możemy świadomie zadbać o to bezpieczeństwo nasze. No a podstawą wszystkiego jest właśnie ta dwoistość, strach i miłość. Czyli strach jako brak miłości i strach przed tym, co się może wydarzyć, ponieważ w przeszłości się wydarzyło. Czyli to, co mówisz, że się pewne strachy nawarstwiają z przeszłych wieków, jak coś złego się wydarzyło, no to jest obawa, że może się wydarzyć, a w masowej świadomości ludzi, jeśli jest coś takiego, czego ludzie się boją, no to to kreują, czyli takie właśnie magiczne działania. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I nawet jeśli jesteśmy w procesie terapeutycznym, jakimś osobistym i chcemy rozwiązać tylko swoje osobiste sprawy, to nie da rady tego tak do końca precyzyjnie, jeśli nie wyświetli mnie, jeśli nie oprze się to o kontekst szerszy społeczny, bo przecież jesteśmy istotą społeczną i te wszystkie oddziaływania społeczne mają na nas wpływ. Zupełnie nieświadomy, rezonujemy z tym automatycznie. Fizyka i mechanika kwantowa jednoznacznie to obecnie wyjaśniają. Wobec powyższego nie da rady załatwić swoich spraw osobistych tylko tak, jako wycięty, jednostkowy, jakaś sytuacja, jakaś okoliczność. Chyba, że ktoś jest bardzo już mocny, bardzo świadomy, to wtedy wpływa sam na to, co jest dookoła. No, słyszałem niedawno o pewnej pani, która po lotnisku chodziła sobie, bo przyleciała skądś, zupełnie bez maseczki, co na lotnisku jest nie do pomyślenia, bo tam każdy na każdego patrzy i od razu służby są, które wyłapują. Ona sobie chodziła i nikt tego nie zauważył. Nikt jej nie widział. Tak się, nikt jej nie widział. Tak, musiała mieć jakiś aspekt swój osobisty, mocny, że akurat w tej dziedzinie nie była rozpoznawalna. Nie było to coś, co miało być zauważone. Tak, wyszła poza ten egregor strachu przed bycia zauważonym i skarconym w jakiś tam sposób. Tak. Dokładnie tak. Wyjście spoza egregorów daje wolność, można by tak powiedzieć. Dokładnie tak to wygląda. Czyli strach jest tym czynnikiem, który powoduje u nas, w nas wszystkie, czy w naszym życiu wszystkie problemy. Ta emocja, która prowadzi do pogorszenia, pogorszenia naszej jakości życia, do osłabienia naszego potencjału, do zaburzenia wszelkich tych możliwości sprawczych, które mamy dane przez Stwórcę. I gdyby tak było łatwo nam ten strach zneutralizować,
to moglibyśmy znosić te wszystkie niedogodności życiowe. One by nas nie dotykały, nie doświadczalibyśmy tego w taki sposób dotkliwy. Strach jest tą emocją, która powoduje destrukcję w naszym życiu. Dobrze, i teraz aktualizacja, takie słowo. Powiedz, jak to przebiega na podstawie Twoich doświadczeń z klientami? Właśnie ta aktualizacja i zdejmowanie tych warstw. Tak, jeśli pracujemy w tych procesach osobistych, to poruszamy pewne sprawy, wyciągamy jakby na wierzch. Prawda jest tutaj podstawą. Prawda jest podstawą do tego, żeby życie się unormowało, żebyśmy doświadczyli tego dobrostanu w życiu. Bardzo często wszelkie sytuacje życiowe naszych protoplastów, ale też i społeczeństw całych opierały się o to, rozwiązania opierały się o to, że prawda była zatajana, że robiono wielkie tajemnice. I to się utrwaliło jako pewien wzór zachowań. W związku z tym dotarcie do tego, że kłamstwo, fałsz lub nieprawdziwe informacje wpłynęły na jakiś stan rzeczy, jest rozwiązaniem. Kiedyś mogło to uratować życie, ale obecnie w kolejnych pokoleniach od tamtego momentu, gdy się to zdarzyło, tajemnice powodują zaburzenia. I w związku z tym należy odkryć tę tajemnicę, dojść do prawdy i dopiero wtedy może zaistnieć miłość. Miłość może istnieć wtedy, gdy jest oparta na prawdzie. Możemy robić pewne rzeczy i mówić o tej miłości uniwersalnej. Możemy pobudzać w różnych ćwiczeniach i praktykach do koherencję serca rozbudzać, prawda? Jest takie modne działanie w ostatnim czasie. Ale jeśli nie dotrzemy do prawdy, która dotyczy nas, naszego rodu, a nawet społeczeństwa, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, rozbudzić tej miłości na takim poziomie pełnym, na pewnym poziomie. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz, że życie jest zero-jedynkowe, czyli jeden i zero. Jeśli jest albo inaczej, zero i sto. Powiedzmy, że to 100 to są procenty, taka jednostka, 100%. 99% danej jakości, ten 1% fałszu może spowodować, że cała sytuacja zostanie zainfekowana. Czyli znowu nastąpi destrukcja. Jeśli nie zauważymy tego 1% fałszu, to może to spowodować tak destrukcyjny wpływ, że zaburzy nam cały, powiedzmy, ten dobrą ideę. Tak, czyli to jest jakby piach w tryby. Tak. Mamy urządzenie, które jest w pełni sprawne, tylko wrzucamy do niego coś, jakiś drobiazg. No, słowo sabotaż chociażby. Sabotaż to jest od słowa sabot po francusku z XIX wieku, gdzie chodziło o to, że w czasie epoki przemysłowej robotnicy widzieli, że tracą pracę, ponieważ wchodzą maszyny do produkcji. Ze strachu sabotowali, czyli wsadzali but w tryby po to, żeby urządzenie się zepsuło i żeby oni mieli pracę. Stąd jest właśnie słowo sabotaż, czyli taki 1% nieprawdy w prawdzie jest autosabotażem i to powoduje do tego, że prędzej czy później to się ujawni i no i albo doprowadzi do destrukcji, albo do ujawnienia i naprawienia. Tak, tak, powiedziałaś. Tak. Dobrze, ale może wróćmy do przykładów jakichś, bo już wiele przykładów w poprzednich nagraniach powiedziałaś z życia, a to jest najbardziej takie obrazujące. Wymyśl teraz tak na poczekaniu, przypomnij sobie jakieś przykład takie na poczekaniu. Przykłady, okay. O których jeszcze wcześniej nie mówiłaś. Po prostu. Dobrze. Pracowałam z pewną panią, tak mniej więcej pani po 60, i odkrywałyśmy, robiłyśmy jej proces osobisty i w trakcie analizy jej życia w okresie przedszkolnym kilka razy powiedziała mi o tym, że nie lubiła chodzić do przedszkola. Nie lubiła chodzić do przedszkola, bo tam są wyszczerbione kubeczki i ona nie lubiła tak pić z tych kubeczków, z tych naczyń, w związku z tym, że to jej okres przedszkolny przypadał na lata, na przełom lat 50., 60., to ta sytuacja w naszym kraju była taka, powiedzmy, bardzo ekonomicznie średnia, można by określić, więc te przedszkola też nie były luksusowe.
I kilka razy w ciągu tej sesji powtórzyła właśnie to. Tak nie lubiła chodzić do tego przedszkola ze względu na to, że kubeczki były takie brzydkie, wyszczerbione, a ona w domu miała swój kubeczek w kwiatki. I gdy tak kilka razy to powiedziała, to zwróciło moją uwagę na pewną jej taką, powiedziałabym, hrabiowskie maniery. To się też właśnie przejawiało w tym. I gdy zaczęłyśmy tak analizować, to doszłyśmy do tego momentu, że jej babcia albo prababcia, nie pamiętam tego precyzyjnie, była służącą czy pokojówką na jakimś szlacheckim dworze. I gdy zagłębiła się w ten stan taki, powiedzmy, weszła w ten stan, gdzie mogła odczytać informacje z pola informacyjnego swojego rodu, czyli popularnie można to nazwać pewną formą regresingu, gdzie ma się wgląd w przeszłość, to doszłyśmy wspólnie, bo ja zazwyczaj też wiem, o co chodzi, mi się też pojawiają te objawienia, ale nigdy tego nie mówię. Tak kieruję tym procesem, żeby wszystkie osoby samodzielnie do tego doszły, zobaczyły te historie i obrazy. I pani zobaczyła tam właśnie, że ta prababcia została wykorzystana seksualnie przez jakiegoś młodego paniczyka i z tego poczęło się dziecko, gdzie w linii prostej ona jest tą potomkinią tego właśnie z tego szlacheckiego rodu. Tam na to pojawiło się wiele dowodów, wiele przykładów, że właśnie tak jest w jej życiu, jak zaczęła sobie uzmysławiać jakie sytuacje, które to potwierdzały, których do tej pory nie uświadomiła, to znaczy wiedziała, że sytuacje się zdarzają, one zarejestrowała je, zauważyła, nie wiedziała, z czego one wynikają. No i gdy odkryłyśmy właśnie to, że w linii prostej podchodzi z jakiegoś rodu szlacheckiego, ona to odkryła, co to był za ród, przypomniała to sobie, natomiast ja tego nie pamiętam. W każdym razie takich sytuacji miałam co najmniej kilka. Odkrycie, że kilka pokoleń wcześniej ten ród nie jest już z tego dziadka czy pradziadka, którego nazwisko nosimy, a jest zupełnie zainicjowany w którymś momencie przez innego mężczyznę, o którym się nie mówi, nie wyjawia tego, bo w tamtym momencie ta babcia czy prababcia uznała, że nie ma potrzeby, albo inaczej, lepiej będzie tego nie mówić. Wróciła do domu, w domu był jakiś mąż, co rok to prorok, dziecko się rodziło. Wobec powyższego, po co robić z tego problem? Tym bardziej, że w dawnych czasach, w tej Polsce szlacheckiej, każdy pan mógł sobie wziąć swoją pokojówkę i nie było to w jakiś szczególny sposób roztrząsane. Obecnie te zasady wartości zmieniły się i inaczej na to patrzymy, ale też przejdę dalej. To, co się dzieje, te wszystkie ruchy obecnie przeciw tej ustawie antyaborcyjnej są również wynikiem tego, że nasze babki, prababki były wykorzystywane, gwałcone, rodziły się z tego dzieci i teraz potomkinie tamtych kobiet, które doświadczyły tych aktów agresji, walczą nieświadomie o to, żeby pewne prawa mieć zagwarantowane, tak by na wszelki wypadek. Widać to też na tych protestach, jak wiele tam jest nawet kobiet starszych, które nie mają już w tym interesu. To są również wszystkie kobiety, które związane są z tym, że na przykład babka, prababka była zgwałcona w czasie wojny czy jeszcze wcześniej. Inne kobiety, które, czy osoby, które uczestniczą w tych marszach, które nie mają w swojej rodzinie takich historii, nie będą się w to angażować, bo nie mają jakby tego swojego aspektu, który byłby połączeniem, nośnikiem informacyjnym. I takich historii, gdzie odkrywamy pewne wydarzenia z przeszłości danej osoby,
rodu danej osoby, odkrywam tysiące, może nie tysiące, ale setki na pewno w ostatnim czasie. To jest, jeszcze raz podkreślę, to jest szczególnie ciekawe dla tych osób, z którymi pracuję, że to one same dochodzą do tych objawień, że one same to widzą, że te informacje przychodzą bezpośrednio do nich i stają się swoimi jasnowidzami. Tak, no to genialne jest, bo nie sądziłem, że można dojść do czegoś przed paru pokoleń, gdzie nikt nie mówił, co było. Tak, tak powiedzmy, jeśli to był XIX wiek czy coś takiego, no wiadomo, 2-3 pokolenia wstecz to łatwiej, ale coś jeszcze za czasów szlachty to jest trudne, nie? No ale bardzo ciekawe, bo to wiesz, to jest informacja genetyczna i ktoś, kogo to dotyczy, podejrzewam, że znacznie łatwiej odczuje i będzie to dla niego prawdą, niż gdybyśmy poszli do jakiegoś jasnowidza i on coś takiego powie, nie? Bo to zawsze może być, no ufam, nie ufam temu jasnowidzowi. Natomiast jeśli ktoś sam to poczuje, to jest to dla niego prawda, nawet jeśli nie będzie zbyt dużo dowodów takich namacalnych. O, chcę tu jedną rzecz dodać, że często albo co jakiś czas spotykam się z osobami, które dostały informacje właśnie od innych osób, jasnowidzów, osób, które odczytują przyszłość. Dostały jakąś informację o sobie, o tym, co dotyczyło pewnych wydarzeń w rodzie, a jest ważne dla tej konkretnej osoby. I ta informacja nie spowodowała żadnej zmiany, bo to nie sama informacja powoduje zmianę, tylko emocje związane z przeżyciem tego zdarzenia. Musi być odtworzony ten stan emocjonalny, który zaistniał wtedy, gdy to zdarzenie miało miejsce. I dopiero ten nośnik energetyczny, jakim jest emocja, jakim są emocje, powoduje, że ta bańka pęka i ta historia z przeszłości przestaje nami zawiadywać, bo ona nas zawłaszcza. Ta historia, te wydarzenia, z którymi jesteśmy powiązani, są tak silne, że mają moc sprawczą o wiele bardziej twórczą niż nasze świadome postanowienia. To właśnie te nieświadome impulsy wpływają na nasze życie bardziej niż nasze chcenie. Czyli potrzebujemy bardziej detektywa osobistego niż jasnowidza. No jasnowidz, jeśli jest tak inteligentny oprócz wglądu, to będzie również wiedział, co warto powiedzieć, a co tylko wskazać palcem, że spójrz na to, nie? Czyli nie daje gotowców, tak jak małemu dziecku nie rozwiązuje się za niego zadań, tylko się podpowiada, no zobacz, co będzie, jak pójdziesz w tym kierunku, a co będzie, jak pójdziesz w tym kierunku. Dokładnie, dokładnie. I to jest też ta wiedza tajemna, którą tworzymy sobie, stworzona w kręgach właśnie tak zwanego rozwoju osobistego, że niektórzy chcą być ważni i w związku z powyższym ogłaszają pewne te swoje jasnowidzenia klientom, z którymi pracują. To nie działa. To nie działa. Miałam jeszcze raz z innej tak trochę strony, miałam kilka kobiet, które dostały informacje o tym, że w dzieciństwie były molestowane. Dziecko molestowane automatycznie wypiera tę informację, zapomina i wiele razy pracowałam również z kobietami, które w procesie same sobie przypominały. Wtedy miało to działanie naprawcze. One musiały przeżyć ten ból, musiały to poczuć. Owszem, było to bolesne, dotkliwe, ale ten proces nastąpił proces uzdrowienia. Te, na które trafiłam, które przyszły do mnie z informacjami, że jakiś jasnowidz coś powiedział, nie nastąpił ten proces uzdrowienia wobec powyższego. Chodzi o to, żeby ta wiedza tajemna właśnie, to co posiadają niektórzy jasnowidzowie, powiedzmy, żeby spowodować, żeby każdy człowiek mógł to w sobie aktywować, bo my mamy te umiejętności, my mamy to, to jest nasze, że tak powiem, na naszym ludzkim wyposażeniu. Tylko z jakiegoś powodu zapomnieliśmy. I tutaj jakby te procesy, te działania powinny zmierzać do tego, rozwojowe,
terapeutyczne, edukacyjne powinny zmierzać do tego, żeby każdy mógł sam ten swój potencjał z siebie wydobyć, żeby każdy mógł stać się swoim jasnowidzem. Jakieś takie powiedzenie gdzieś było, ktoś mądry powiedział, że ludziom nie potrzeba podawać tych informacji, ludziom nie potrzeba dawać tych cudów. Ludziom trzeba uzmysłowić, że sami mają te możliwości, te cudowne możliwości, te takie szczególne umiejętności rozpoznawania rzeczywistości. To wiesz co, to jest wszystko prawo rynku. Są ludzie, którzy chcą uśmierzać symptomy, a są ludzie, którzy chcą drążyć głęboko i dojść do przyczyny. Mhm. I w zależności od tego, jaki kto jest, to na takiego terapeutę trafi. Mam wrażenie, to jest jasne, nie? Mam wrażenie, że ostatnio, w ostatnich miesiącach, w jakimś takim czasie już dość dłuższym, trafiają do mnie osoby, które kiedyś pracowałam ustawieniami i to było tak, że ustawienie i w tych ustawieniach były albo wojna, albo jakieś tam sytuacje z Ukrainy, prawda, straty majątkowe, bo dziadek na Ukrainie coś stracił, czy w czasie wojny, tym podobne sytuacje. Lub poczęte dzieci nienarodzone, lub zmarłe dzieci, rodzeństwo i tak dalej. Tego typu sytuacje. Teraz jest coraz więcej sytuacji właśnie takich, gdzie przychodzą do mnie ludzie, którzy już te wszystkie sprawy poodkrywali, a dalej nie mają tego osobistego poczucia zadowolenia z życia. I teraz dopiero docieramy do takich subtelnych sytuacji, ale to się może odbyć najczęściej tylko sposobem takim, gdy te osoby zostaną poprowadzone, doprowadzone do takiego stanu, że same to zobaczą. Już nie ma potrzeby robienia ustawień, wykorzystywania reprezentantów. Chodzi o to, żeby aktywować tę całą moc, ten cały potencjał, który mamy od Stwórcy dany. Nie wiem, kto nam to zamknął, czy my sami sobie to zamknęliśmy, czy ktoś nam wyciął kawałek DNA, nie mam pojęcia. Ale w tej chwili chyba to jest nieważne. Proszę. No, sami sobie wszystko robimy. Pokazaliśmy to sobie. Nawet jeśli ktoś jest katem czy ofiarą, no to sami decydujemy się na jakimś tam nieświadomym poziomie, jak to ma być. Tak, tak. No dobra, przeszliśmy przez wszystkie tematy. Czy coś jeszcze tam masz w notatkach? Chcę dodać jeszcze jedno, że jeśli jest jakiś proces osobisty u danej osoby i odkrywamy pewne uwarunkowania, dochodzimy do pewnych odkryć, to trzeba też dać czas na to, żeby to, co stwierdzili, jakby odkryliśmy, co zostało odkryte, żeby to się z wszechświatem zharmonizowało, w jakiś sposób przetarło, bo przecież w tym polu informacyjnym, w przestrzeni zapisane są zupełnie inne informacje o nas, tak jak byliśmy do tej pory, jacy byliśmy do tej pory, to wszystko o nas. Wobec tego, jeśli się zmieniamy teraz, bo odkryliśmy pewne uwarunkowania i to powoduje w nas jakiś tam przeskok emocjonalny, intelektualny i ogólnie cała nasza istota się zmienia, nasz stan ducha, to musi też zaktualizować się w przestrzeni. Czyli tak jakby nasz osobisty egregor musiał się zaktualizować. Tak, tak. Ale on w zasadzie się aktualizuje w momencie tego przeskoku, bo sam przeskok świadczy o tej aktualizacji wewnętrznej. Tak. No. Ale potrzeba też trochę czasu, tak jak w komputerze, gdy wyskakuje nam informacja. Nie wyłączaj komputera, aktualizuje. I tutaj też nie wyłączaj się z tego. Trzeba pozostać zalogowanym, a to się będzie działo. Równocześnie trzeba być w takiej uważności i świadomości. Tak, to jest tak jak zmiana nawyków. Tak, tak. Przy zmianie nawyków, gdy coś zmienimy, to trzeba ukształtować, spowodować, że to się... że to zastygnie. Tak, tak. Niektórzy mówią, że 21 dni na zmianę potrzeba, czy ileś tych dni. Tak. Nie wiem dokładnie ile, ale na pewno jest potrzebny ten czas. Tak właśnie działa wszechświat, działa życie, że prawda jest tym, co prowadzi nas do wyzwolenia. Tylko prawda nas wyzwoli, tak to mówią. Ale jest jeszcze jedno powiedzenie od Jana Pawła. Ja wiem, że to nie jest być może autorytet, ale niektórzy tutaj znowu się nad tym nie rozwodzę. Tylko nie lękajcie się. To jest ta podstawa. Nie lękajcie się. Tak, brak strachu. Tak. Okej. Dobra.
No to tyle, czyli po prostu bądźmy szklankami nie do końca pełnymi, abyśmy mogli mieć to miejsce jeszcze na tą wewnętrzną ciekawość, pokorę, żebyśmy byli w stanie zajrzeć, co mamy w środku i gdzieś tam w głębi odkryć, co jest tym diamentem. Kim no ładnie powiedziane, tak poetycko. A ja jeszcze chciałabym tak racjonalnie, matematycznie, że wystarczy ponoć pierwiastek z 1% danej populacji, żeby wprowadzić jakiś nowy trend. Czyli obliczając to, w Polsce musiałoby z 38 milionów naszego społeczeństwa ten pierwiastek z 1%, to jest 616 osób. Musiałoby 616 osób tylko wiedzieć, mieć pewną wiedzę ugruntowaną na dany temat, żeby ją zainfekować na całe społeczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o populację ludzi z całego świata, no to z tych 7,5 miliarda ludzi, to 8660 osób, gdyby wiedziało, jak działa życie i gdyby było w tym zdeterminowane i głosiło tę prawdę, to mogłoby nastąpić rozprzestrzenienie tych informacji i mogłaby nastąpić zmiana. Ja czuję, że tak jest. Ja czuję, że już te liczby są o wiele większe. No, tak, dzięki temu mamy właśnie to przejście i przyspieszenie rozwoju. Tak, tak. Także będzie dobrze. Wobec powyższego jest to tak, jakby dla mnie nasuwa się taki wniosek, że to działa jak wirus. Małe, a skuteczne, prawda? Może zarażać całe społeczeństwa. Wobec powyższego głośmy tę świadomość i światłość. Niech się dzieje. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank you.